Cześć moi drodzy, z tej strony Krzemtech. Masz Windows 7 i pogodziłeś się, że aktualizacja nie jest możliwa? Wyprowadzę cię z tego błędu i pokażę, jak bezpiecznie przejść aż do Windows 11. Zapraszam do oglądania dalszego materiału. Film dostępny jest z napisami w różnych wersjach językowych. Mamy zainstalowany Windows 7 z aktywowanym kluczem podanym podczas instalacji. Potrzeba jeszcze aktywować online już z poziomu systemu i jak widać to się udało. To co będziemy teraz musieli zrobić to pobrać przeglądarkę Chrome, 7-Zipa oraz program, który zweryfikuje nam jaki mamy klucz Windowsa, z jakim kluczem Windows został aktywowany. Niektórzy z Was w poprzednim materiale pisali, że Showkey Plus nie chciał poprawnie działać. Jest alternatywa, jest inny program. Dodatkowo jeszcze, żeby przystąpić do tej instalacji, potrzebujemy w Windowsie 7 zaktualizować bibliotekę sterowników .NET Framework. OK, po aktualizacji widać jaki to system, w jakiej wersji jest to Windows 7 i jaki jest to klucz. I przechodzimy teraz do najważniejszej części, jeśli chodzi o aktualizację z Windowsa 7 do Windowsa 10, bo etapowo będziemy tą aktualizację wykonywać. Wchodzimy na link widoczny właśnie teraz. Jak widać, nie ma opcji, żeby pobrać obraz systemu Windows 10. Możemy stworzyć nośnik, możemy zaktualizować. Te dwie opcje są dostępne, ale nie ma opcji pobrania samego obrazu, samego ISO z systemem. Ale jest oczywiście na to sposób. Musimy w dowolnym z miejscu strony kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Zbadaj. Otwiera się okno debugowania przeglądarki Chrome. Wybieramy trzy kropeczki, więcej narzędzi, Network Condition i zjeżdżamy na sam dół tego okna, gdzie odznaczamy wybór defaultowej przeglądarki i z listy wyboru wybieramy Chrome, Chrome OS. Nie zamykamy tej strony. To jest istotne. Musimy tylko ją odświeżyć. OK. Po odświeżeniu, jak sami widzicie, pojawia się okno pobrania obrazu aktualizacji z Windowsa 7 do Windowsa 10 w wersji 22H2. Wybieramy język. A na sam koniec wersję Windowsa. Czekamy aż system się pobierze. Następnie, i do tego był potrzebny 7-Zip, rozpakowujemy obraz. Uruchamiamy instalator jako w trybie administratora. Istotne jest to, żeby nie pobierać żadnych aktualizacji na tym etapie. I to jest kolejny moment ważne, żeby zaznaczyć opcję zachowania plików. Zobaczcie. Oczywiście jest to przyspieszone tempo, ale jesteśmy już w Windowsie 10, gdzie w prosty sposób zaktualizowaliśmy sobie Windowsa 7 do Windowsa 10. Dostaliśmy nowy klucz, aktywacja na zasadzie licencji cyfrowej. No dobrze, ale tytuł filmu mówi, że przejdziemy z Windowsa 7 do Windowsa 11. Oczywiście. Miałem już wcześniej przygotowany obraz. Ściągnięty obraz Windowsa 11 w wersji 24H2. Rozpakowałem go i
Następnie wiersz poleceń uruchamiam w trybie administratora. Kopiuję sobie ścieżkę do rozpakowanego obrazu ISO Windowsa 11. Przechodzę w to miejsce i uruchamiam plik setup-prep-exe/product-server z taką opcją. Zobaczcie na to. Nie będziemy mogli już się wrócić do Windowsa 7. Ciekawe ostrzeżenie. Tu też zaznaczamy, żeby instalator nam nie pobierał aktualizacji. Zachowujemy wszystkie pliki. I zobaczymy, co się stanie. Moi drodzy, w marcu 2025 roku możemy nadal legalnie i bezpiecznie przejść z Windowsa 7 do Windowsa 11. Jedynym wymogiem jest oczywiście aktywowany Windows 7 i posiadanie do niego klucza, a jeśli tak, to metody, które widzieliście, nie są trudne, parę komend, trochę czasu i mamy możliwość przejścia z Windowsa, starego Windowsa 7, aż do Windowsa 11. Mam nadzieję, że materiał Was zainteresował, był ciekawie przedstawiony, dobrze się go oglądało. Zapraszam również do oglądania moich poprzednich filmów, obecnych filmów, jak i tych przyszłych, gdzie nadal będziemy się skupiać na szeroko pojętej wydajności i optymalizacji. PC Master Race Forever. Dzięki, do zobaczenia, cześć!